Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. No cóż, w poprzednim odcinku nasz Noctowl troszeczkę ucierpiał, więc myślę, że można by go troszeczkę podleczyć jakimś przedmiotem. No i w sumie możemy go podleczyć lemoniadą, którą niedawno kupiliśmy. Ona leczy o 77 HP naszego Noctowla. No i w sumie Hitmontop też jest podupadły, ale na niego bym użył czegoś już mniejszego kalibru, czyli Super Potiona. No okej, czyli nasze Pokémony są już praktycznie w pełni zdrowe, więc chodźmy. A w sumie możemy się jeszcze przejść tutaj górą i pozwiedzać nieco Ander z nieco innej strony. Hej, szpiedzy! Znalazłem szpiegów! Szpiedzy! A, chwila. Ach, to niemożliwe. Ale prawdziwe szpiedzy wyglądają na silniejszych. Wybaczcie, mój błąd. Wow. No okej, czy nasza postać tak cienko wygląda? No nie wiem. Zwycięzca Colosseum będzie walczył z samą Lady Venus i otrzyma Shadow Pokemona. Pewnego dnia sam wezmę udział i zgarnę Pokemona. Shadowa. Ale zanim to zrobię, to najpierw sprawdzę swoje umiejętności na tobie. Nadchodzimy! Ha, więc kolejny trener w Diander chce zawalczyć i to jest Chester Garx. No i Garx wysła do walki dwa Pokémony, jakimi są Magikarp oraz Feebas. Nie wiem, czy Magikarpę wzięliśmy, ale w Feebasach chyba nie. W każdym razie są to dwa wodne Pokémony. I są to dwa najsłabsze Pokémony, jakie tylko mogą być. Więc naprawdę walka tutaj nie będzie jakoś najbardziej skomplikowana, przynajmniej jak na razie. Dobra, więc Noctowl, Take Down w Feebasa. Hitmontop, Shadow Rush, Magikarp. Więc tak, Feebas spada po jednym takedownie. Tak jak wspominałem, bardzo, bardzo cienki Pokémon. Magikarp może jest troszkę bardziej wytrzymały, ale też niczego nadzwyczajnego nie reprezentuje. W każdym razie teraz w akcji wchodzi kolejny Pokémon. Jest to największy Pokémon, jaki tylko jest. Jest to Wailord. Wyższa forma Wailmera, którego chyba nie wiem, czy mieliśmy okazję zobaczyć. Chyba tak. W każdym razie Wailord jest Pokémonem wodnym. I ma niezwykle dużo HP, więc na niego trzeba być bardzo ostrożnym. No dobra, więc jakby to może rozegrać, tutaj może użyjemy Steel Winga na Magikarpa i Triple Kicka na Wailorda. O, Steel Wing nie trafił. Magikarp używa Tackle. Co ciekawe, Magikarp jest dosyć szybki z tego co widać. Jest szybszy od naszego Hitmontopa, mimo niższego poziomu. Dobra, więc Triple Kick. Jeden kick. Drugi kick. I trzeci kick, najsilniejszy. Ale mimo to nie zabrało to dużo HP Wailordowi. Wailord używa Surf. Patrzcie, jaki ten Wailord jest ogromny. Przecież i tak chyba to nie zachowano realistycznych proporcji, bo Wailord naprawdę, naprawdę to jest prawdziwy kolos. No chociaż można tak nawiasem porównać go z trenerem. Trudno jest dostrzec tą różnicę, ale jednak ona tam jest. Dobra, więc Steel Wing i wykończmy tego Magikarpa. Magikarp ginie. No tak, za Magikarpę i Feebasa naprawdę dostaliśmy skromnie punktów expa. No, Shadow Rush jest bardziej efektywny niż Triple Kick, więc chyba średnio mi się opłacało oczyszczać Hitmontopa z Shadowa. No, ale wtedy później będę musiał to zrobić, żeby mógł level upować, bo jak widzicie, Pokémon 40 poziom już tutaj mają, a my dopiero 38. No i Surf, co ciekawe, no dosyć mocno nam dowala. Więc no, wykończmy tego Wailorda jak najszybciej. Szkoda, że Hitmontop nie ma właśnie Hyper Mode'a. To by znacznie ułatwiło walkę. No ale rozwaliliśmy Wailorda. Więc nie jest źle. No tak, za Wailorda dostajemy całkiem sporo expa. Aż 800. Nigdy nie zostanę mistrzem, jeśli będę przegrywał. No fakt. No ale trzeba uczyć się na błędach. A niech to! Nie wygram Shadow Pokémona w Colosseum. No cóż, nie bądź takim pesymistą. No dobra, i tu mamy taki sklep, tak zwaną rupieciarnię. Prawdopodobnie mój wnuk przyłączył się do czegoś zwanego Kids Grid. W dosłownym tłumaczeniu, sieć dzieci. Sieć w sensie taka, że wirtualna. Coś w stylu, coś w rodzaju internetu.
Odkąd tam jest, to zaczynają znikać części z mojego sklepu. Czyżby mały złodziejaszek? Kiedy w The Under było jeszcze wykorzystywane jako kopalnia, to właściciel sklepu z upieciami był maszynistą. To w takim razie, gdzie tu są tory kolejowe w The Under? Nigdy tutaj takich nie widziałem. No, na pewno gdzieś są, skoro był tutaj właściciel sklepu maszynistą. I tutaj mamy... Tutaj nic nie mamy, a tutaj mam jakiegoś młodego chłopaka. I co teraz? Znaczy nie, muszę to dostarczyć do sklepu. No, tam jeszcze mówił, że muszę to dostarczyć ze sklepu. A wciąż nie skończyłem sprzątania, coś takiego powiedział. O, czy to Wes i Rui? He? Skąd wiesz, kim jesteśmy? Tak myślałem. To ułatwia mi zadanie. Proszę was, dostarczcie tę część do domu Neta. No i dostaliśmy jakąś część od jakiegoś wzmacniacza czy czegoś takiego. Ale zaczekaj. Powiedzcie tylko Netowi, że to jest od Pira. On wam wszystko wyjaśni. Dom Neta to ten z dużym obracającym się talerzem. Od razu go rozpoznacie. No okej. Czyli nic tego nic nowego, dostajemy nagle zlecenie przeniesienia czegoś ze sklepu, bo chłopak musi sprzątać i na razie nie może wyjść. No i proszę bardzo, tutaj przenosimy się teraz do innego miejsca. Venus, jaka jest sytuacja? No cóż, jakaś para... Jakaś dziwna para kręci się... się tu kręci, mistrzu Nascar. Ale nie ma się czym przejmować. Znajdziemy ich i zetrzemy na promień. W porządku. Priorytetem jest dostarczenie Pokemonów Shadowów. Nie zapominajcie o tym. A ty, Jan, musisz się spieszyć. Zakończ ulepszanie Pokemonów Shadowów jak najszybciej. Nie zawiodę pańskiego zaufania, mistrz Ducking. Mam już wszystko, bo wystarczają... Mam już wystarczająco danych z walk Pokemonów Shadowów od naszych podwładnych. Mój mistrzu, najsilniejsze Pokemony Shadowy w historii niedługo powinny być gotowe. Dobrze. Będę czekał na dobre wiadomości od... To wszystko. Dobra. Ja wracam do laboratorium, aby skończyć plan. No i to był właśnie Ian, od którego mieliśmy właśnie wszystkie tamte pliki takie, w których były różne opisane rzeczy. Idziemy, wracamy do laboratorium. Tak jest, sir. No i Ian wraz z jakimś naukowcem gdzieś poszli. No i teraz wróciliśmy do normy, do miejsca, w którym ostatnio byliśmy. No dobra, więc chodźmy odwiedzić dom Neta. Ktokolwiek to jest. Nie mam pojęcia jak na razie. Chociaż no ogólnie mam pojęcie, bo przyszedłem Pokémon Colosseum i to nieraz, ale... No... Wy możecie nie mieć pojęcia. No i tak. Tu ktoś pod tym... domkiem stoi. A bo właśnie, zanim zajdziemy właśnie do tego domku, tu jest jeszcze jedno miejsce dosyć ciekawe. Jest to sklep. I w sklepie też mamy kilka osób. Masz chwilkę, aby wysłuchać historii starszego człowieka? No okej. Kiedyś pewien facet zbił fortunę w kopalni w The Under. Jak to się skończyło? Nie mam pojęcia. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dobrze spożytkował majątek. No, ciekawe. Wydaje mi się, że koleś obok mnie, myślę, że jest szpiegiem. Cio! Nie patrz na niego. Tamten dzieciak obok ciągle się na mnie gapi. To mnie rozprasza. Jestem taki super, czy co? No, nie wydaje mi się. No okej. W każdym razie tutaj ten sklep jest dosyć ciekawy, bo w tym sklepie możemy kupić za pieniążki dosyć ciekawe TM-y. I nie tylko, tutaj też parę leków, w tym Full Restore, które może nam się przydać, więc kupmy sobie 4 sztuki. No dobra, 4 mogą być.
Full Restore jest dosyć drogie, kosztuje aż 3000. No i co mamy za tutaj za PM? Dziesiątka wiem, że to jest Hidden Power. No to szkoda, że one nie są podpisane, bo tak po numerach nie pamiętam, ale zobaczmy, co to może być. Aha, czyli tu jest Blizzard. Tu mamy Hyper Beam. Tu mamy Light Screen. Tu mamy Protect. Aha, tu jest Safeguard. Thunder. Bo Thunder... Tu można by pomyśleć, że to jest Thunderbolt, ale Thunderbolt ma numer 24, to pamiętam. Tu mamy Reflecta. Tutaj z kolei jest Fire Blast. Aha, czyli takie podstawowe TM, które można też kupić w normalnych sklepach w innych grach Pokémon. No dobra, co mamy na górze? A na górze mamy jakiegoś kolesia. Lady Venus jest moją idolką. Jeszcze jest idolką Xander. Nie, ona jest moją idolką. Dla Lady Venus mogę zrobić wszystko. A nawet kiedy się do niej zbliżę, to nawet nie na mnie nie spojrzy. Och, to bardzo bolesne. Lady Venus! Tak. No dobra. Więc spotkaliśmy fana Lady Venus. Ona nawet nie spojrzała na swojego fana. Okej, więc chodźmy dalej. No i tak, tu mamy jakiegoś chłopaka właśnie. I to jest właśnie domek obok talerza. Przynieśliście mi tą część wzmacniającą od Pira? Świetnie, czekałem na nią. He? Zaraz, czy wy jesteście tymi Wesem i Rui? O, wow, to niesamowite. Dalej, wchodźcie do środka, szybko. No i wszyscy nas tutaj znają, nie wiadomo skąd. No dalej, tu mam jakieś dziwne miejsce. Dobra, zejdźmy na dół. Meg, Ned, zgadziecie kogo... kto nas odwiedził? Mam zaskakujących gości. Zaskakujących gości? A spróbuj nie być zaskoczony, jak dowiesz się kto. To sam Wes i Rui. No co ty, serio? Beat, to prawda? Wes jest tutaj? Sam zobacz. No dobra. Cześć, jestem Ned. Sex Pirate powiedział mi, co zrobiliście. O, to jest część od Pira. Świetnie, tylko tego brakowało, aby na nowo uruchomić Kids Grid. No tak, daliśmy mu część, ale o co chodzi z tym Kids Grid? Może trochę wyjaśnień. Jakiś czas temu, w jakiś sposób straciliśmy dostęp do Kids Grid. Myślę, że to przez sygnał zagłuszający. Prawdopodobnie Venus za tym stoi. Ale ta część wzmacniająca, którą mi dostarczyliście, powinna wzmocnić nasz sprzęt. Kiedy uda nam się przywrócić dostęp do Kids Grid, to spróbuję się włamać do ich komputerów i wykraść jakieś przydatne dane. O, spoko. Ned jest geniuszem. Zebrał masę danych o tych bandytach. Ciekawe. Mojemu starszemu bratu Netowi udało się wykraść trochę danych z komputerów Cypersów. O, skubany. Według tych danych podobno gdzieś jest laboratorium, w którym tworzą się Shadow Pokémony. No nie, trudno się chyba domyślić, że to jest to laboratorium, które widzieliśmy na pustyni w poprzednim odcinku. Ale dobra, to jest chyba wszystko, co mamy tu do załatwienia. O, Wes, proszę, zaczekaj. Mogę prosić o twój numer PTA? Skontaktuję się z tobą od razu, jak czegoś się dowiemy. Daliśmy numer PTA. Dzięki, postaramy się zdobyć jakieś ważne informacje. No dobra, więc spadamy stąd. A kiedy stąd wyjdziemy? Szpiedzy! Znaleźliśmy szpiegów! Co tu się dzieje? Czy... szpiedzy? Gdzie? Gdzie? No właśnie, gdzie są szpiedzy? O, tu mam jakieś zbiorowisko. Spójrzcie tam! Przed windą! W końcu znaleźliśmy szpiega! Wow! I to nie my! O dziwo! Już myślałem, że jesteście szpiegami, ale to był zły trop.
Szpiedzy! Widziałem szpiega! No dobra, więc chodźmy szybko zobaczyć, co się dzieje. Wow! Cypressi złapali... Silwę! Ach! Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Zamknij się! Nic ci się nie przyda! Przestań się tak... wiercić. Albo rzucać, o! No i tak, dwie cyperki prowadzą... Silwę gdzieś... A teraz bądź dobrym chłopcem, masz tu leżeć. No i związanego Silwę zamknęli w jakiejś klatce. Hej, słyszeliście? Gdzieś tutaj jest szpieg, czy to nie super? Tak, może. No dobra, więc... zobaczmy, pogadajmy może z nimi, oni może coś świecą na temat, może nam się uda jednak uratować Silwę. Więc tak, kim wy jesteście? Jeśli tu zwiedzacie, to nie przeszkadzajcie nam, spadajcie. Chwila, wasza dwójka, wy nie jesteście stąd. Już wiem, przyszliśmy się uratować swojego kumpla. Wy dwoje też jesteście szpiegami. No dobra. Tak, jesteśmy szpiegami, więc Cyperpion, Kilowg chce z nami walczyć. I wysłał od walki dwa Pokémony, jakimi są Lidian oraz Spinarak. Chyba dwa nowe Pokémony. Pokémony robaki. Lidian jest zresztą formą ledy, Pokémon normalna, znaczy robak lot, Spinarak Pokémon robak trucizna. A chyba Spinaraka chyba widzieliśmy. W każdym razie, ten oto tutaj Lidian, który jest przed nami, jest Shadowem. Więc pierwszy Pokémon Shadow od jakiegoś czasu. No i taki Timidate to poobniża atak o Pokémonom. No więc walczmy. Użyjmy Shadow Rush na Lidianie. No i Lidian użył Safeguard. Niech to. Teraz nie będziemy mogli go uśpić w żaden sposób. Także to jest dosyć wkurzająca sytuacja. No, Shadow Rush zabrał całkiem przyzwoitą liczbę HP Lidianowi. Bo ja jest dosyć cienki w defie. O, Spinarak używa na ataku Nightshade. Jest kolejny nowy atak, który zabiera tyle HP Pokémonowi, ile użytkownik tego ataku ma level. Czyli Spinarak miał level 34, zabrał 34 HP, przez co nasz Lidian... Znaczy Lidian, Hitmonto padł. Niestety. Dobra. Więc walczmy. Co mógłbym zrobić Lidianowi? No nie wiem, czy Shadow Ball go nie załatwi. No wolałbym, żeby tak się nie stało. A już dla pewności użyję Psybeama. Chociaż Psybeam będzie może lepszy na Spinaraku. A nie wiem, jakiego ma kolejnego Pokemona. Jeśli będzie miał kolejnego, to Spinarak załatwi przecież Lidiana. Dobra, ja nie chcę tutaj ryzykować zbytnio. Ale Lidian jest właśnie bardzo dobry w specdefie, więc tutaj jego ruchy... Znaczy, takie specjalne nie będą zbyt efektowne. No cóż, myślę, że została oszołomiona. A Noctowl używa Flya. I tym sposobem powinien rozwalić Spinaraka. Tak, Spinarak pada. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, jaki może być następny Pokémon. Ale chyba też robak. O, jest to Volbeat. Jest to kolejny nowy Pokémon, na którego też trzeba być dosyć ostrożnym. No dobra, mi znowu służyła po raz kolejny Psybeam. I bardzo dobrze. Chyba myślę, że już powoli będziemy mogli przystąpić do łapania Lidiana. Dobrze, że Psybeam nie trafił. No i Volbeat używa Double Team. No ten atak jest niezwykle irytujący, przez niego możemy nie trafić. No dobra, więc teraz możemy spróbować użyć... W sumie nie wiem, co by tu użyć. Może Confuse Ray Shadow Ball? No nie wiem. Dobra, spróbujemy użyć Confuse Raya. No ale niestety nam się nie udało. Lidian używa Shadow Rush na... Mischievous, ale to za dużo nie zabrało. Lidian też jest cienki w ataku. No, Noctowl używa Flya i trafia na szczęście. Fly nie wiem, czy wystarczy na Volbeata. Volbeat jest dosyć wytrzymały i minimalnie no, zabrakło. Nie wystarczyło. No dobra, unikliwość ciągle rośnie. Ale dobra. No, w turze Noctowla teraz użyjemy może na początek Great Bola na Lidianie. A my z Żebusem przewalimy Psybeamem Volbeata.
Więc Great Ball, lecisz. I raz, dwa, trzy i jest! Mamy Lidiana. Bardzo dobrze. Lidian nie jest jakiś nadzwyczaj trudnym do złapania Pokemonem. No i niestety Mistrz był strani sam z siebie. No i Volbeat teraz użył Confuse Raya. Tym razem na Noctowl. Chyba nasze Pokemony są oszołomione, no i niedobrze, niedobrze. O, Safeguard przestał działać. No i właśnie, chciałem użyć Confuse Raya i tak Safeguard działa. No dobra. Drzewo jest ciągle oszołomione. I ciągle wali w siebie. A z kolei co zrobi Noctowl? Czy przywali z Steel Wingiem? Nie. Niech to! No i Volbeat używa Signal Beama. To jest chyba kolejny nowy atak typu Robak, który może jeszcze nam dodatkowo oszołomić. No cóż, Noctowl jest dosyć podupadły, więc użyję na nim Lemoniady. Bardzo fajny itemek. I plus 80 HP, a Mistrz Drewus w końcu przywal tym Psybeamem. No, otrząsnął się Mistrz Drewus z konfuzji i wali Psybeamem. Myślę, że dobrym wyborem byłby do tej walki Entei. Fireblastem by zmiótł te wszystkie robaczki. O tak, pyk i nie ma. No dobra, pokaliśmy. O, na plus 2 kolejny poziom. No i próbuję poznać nowy ruch, jakim jest Confusion. Czy opłaca mi się nauczyć tego Pokemona Confusion? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie, więc jednak chyba zrezygnuję z nauki Confusiona. Poczekam, aż właśnie będzie próbował Noctowl poznać Dream Eatera, bo on wiem, że jest w stanie poznać ten ruch, a on by mu się nawet przydał. Akurat ten szpieg jest silny. No tak. Silva jak zwykle wtrąca nosa w nie swoje sprawy i nigdy mu to nie wychodzi szczególnie. A z kolei ja ze swoim potencjałem rozwalam tutaj wszystkich. No i oto kolejna. Tutaj. Cyber Peon. Nie sądzę, że tak szybko odpoczniecie. Jestem następna. No okej. Okay. Więc Cyperpion Dagger chce za mi walczyć. Ona na szczęście nie ma żadnych Shadow Pokémonów, więc rozprawiam się z nią bez większego problemu. Jest to walki kolejne dwa nowe Pokémony, jakimi są Illumise i Ariados. Ariados jest wyższą formą Spinaraka, z kolei Illumise. Właśnie, Volbeat i Illumise są takimi jakby Pokémonami sparowanymi, można by tak powiedzieć. Jest taka jakby para Pokémonów, podobnie jak Plusle i Minun. Zaraz, co ja robię? Tak ma być i... Umbreon? Dlaczego Umbreon? O co chodzi? No dobra. W każdym razie nie wiem, dlaczego tutaj do walki wysłany został Umbreon, a nie Mistrz Bus. A, już wiem dlaczego, dobra. No, zrobimy tak, że Flying przywalimy Variadosa z fajnym atakiem w Illumise i po sprawie. Illumise też jest Pokemonem robakiem, także... No, jednym ruchem, jakiego mogę się obawiać z jej strony jest w sumie... Signal Beam. I teraz właśnie Illumise próbował użyć nowego ruchu, jakim był Shockwave. Shockwave jest kolejnym ruchem, jest to ruch, który podobnie jak właśnie Fight Attack, nigdy nie pudłuje. No cóż, skoro Fight Attack może nie zadziałał za dobrze, to może spróbujemy Secret Power, może jakiś efekt się dodatkowy narzuci. Fly, nie wiem, czy wystarczy tego Ariadosa. No, niestety trochę HP mu zostało. A więc Secret Power. No, Secret Power, cios krytyczny, zabrał całkiem sporo HP. No i Illumise używa właśnie Shockwave. Shockwave będzie super efektywny i cios krytyczny. No, farcą tutaj ostro. Ariados po raz kolejny, Nightshade. Czemu nie użyje Signal Beama, bo chyba go potrafi. To było dużo lepsze na moim Umbreonie. Więc zróbmy teraz tak. Steel Wingiem wykończmy Illumise. Więc Illumise spada. Za nią zostajemy całkiem sporo HP. No i teraz z akcji wchodzi kolejny Pokémon, jakim jest Gloom. Gloom jest chyba kolejnym Pokémonem, jest to wyższa forma Odisha z kolei, też Pokémon roślinny. Tutaj właśnie trenerka ma całkiem niezłe te Pokémony. Ale na szczęście nie ma żadnych Shadowów, więc nie będę musiał się bawić w łapanie. Więc jeszcze raz spróbujemy uderzyć Flyem, tutaj może Secret Power, może uda nam się sparaliżować, otruć czy cokolwiek.
Nawet głupie obniżenie jakiejś statystyki się przyda. No i znowu cię skryteczny. Wow, coś mamy szczęście w dzisiejszej walce. No i tutaj właśnie Confusion Ray of the Under oszałamia. Glum jest oszołomiony, ale używa Stun Spore. I to na moim Umbreonie. Więc niestety Umbreon zostanie sparaliżowany. Będzie miał i tam jakiś procent szans, że nie będzie mógł się ruszyć. Ale Umbreon ma zdolność Synchronize i to też sprawi, że Umbreon Glum też zostanie sparaliżowany. Także Noctowl dobi go flyem. I kończymy walkę. No i tym oto sposobem pokonaliśmy Cyper Peon Dagger. Albo Dagger. Jak mogłem przegrać? My dwie? No, przegrać. No i za tą walkę dostajemy kolejne 1600, półtora kafla. Nie mamy szans przeciwko temu Gorzesiowi. No właśnie, uciekajcie. I tutaj jest nikt inny jak Silva. Wes, to ja Silva, ten od Duckinga. Odkryłem, że oni stąd przynoszą Shadow Pokémony do Pyrite. No i tylko do tego doszedłem, kiedy mnie złapali. Ale chociaż udało mi się im podwędzić to. Masz. No i to jesteśmy R-Disk. Jest to kolejna płyta, która służy do właśnie tego UFA, którego widzieliśmy wcześniej, w poprzednim odcinku. Myślę, że to może być użyte tylko tutaj, w The Under. Jeśli znajdziecie klucz do tego miejsca, to błagam, wyciągnijcie mnie stąd. No dobra. Więc Silva został złapany, jeżeli uda nam się go wydobyć stąd, to go wydobędziemy. Ale cóż, to jest wszystko w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Colosseum i tak już chyba trwa trochę, no już 27 minut, no to cóż. Ja z wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. To cześć.